Cześć, cześć, tutaj Eski, witajcie na moim kanale, a dzisiaj zrobimy trzy ciekawe quizy. Pierwsze z nich, jak widzicie, brzmi: czy będziesz dobrym youtuberem? I ja jestem ciekawa, czy będę w przyszłości dobrą youtuberką, czy jakoś mi to wyjdzie, czy nie. Więc zaczynamy. Czy słuchasz opinii swoich widzów? I jak dla mnie tak, definitywnie, bo to od was zależy, czy oglądacie moje filmiki, czy wam się podobają, więc często pod filmami sama się wam pytam, czy podobał wam się taki odcinek, czy wszystko było git, czy sprawiało wam frajdę oglądanie tego, więc tak, oczywiście, że tak. Czy jesteś kreatywny? Powiedziałabym, że czasami, to tak pół na pół, zależy od dnia i weny. Czy skopiowałbyś pomysł innego youtubera? Jeśli chodzi o sam pomysł, to jak najbardziej, bo niektóre pomysły są naprawdę fajne i sama chciałabym je zrobić tak samo, jak jest z różnymi challenge'ami w Simsach. Oczywiście wielu youtuberów to robi i to nie jest po prostu skopiowanie, tylko no taka inspiracja, taka potrzeba, aby samemu też spróbować coś zrobić i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Więc powiedziałabym, że tak. Jak często wstawiałbyś filmik? No, u mnie codziennie jest filmik praktycznie, poza wyjątkami, gdy się źle czuję albo coś się stało, więc codziennie. Czy masz już jakiś plan na to, co będziesz nagrywać? No tak, mam. Jakby nie patrzeć, są różne serie na tym kanale, więc tak. Jak sądzisz, czym wyróżniałbyś się na YouTubie? O Jezus, nie wiem. Oryginalnością, pozytywnym nastawieniem do świata, szaleństwem? Nie wiem. Moja odpowiedź? Dobrymi filmami, nagrywaniem naukowych filmików, czy tym, że byłbym sobą? Chyba pozytywnym nastawieniem do świata? Ale tam nie wiem, bo tak do końca nie jestem pewna tych odpowiedzi. Co ja robię tu? Co ja tutaj robię? Masz sprzęt do nagrywania? Tak, posiadam. No, mikrofon mam, a to jedyne, co używam, no więc jest jak jest. Często jesteś na YouTubie. Tak sądzę i definitywnie. I tak. Idealnie nadajesz się na YouTubera. Byłbyś doskonałą gwiazdą YouTube'a. No to fajnie. Nie? I kolejny quiz. Czy nadajesz się na gwiazdę TikToka? Uwaga, uwaga. Wiesz, czym jest TikTok? Tak, wiem, wiem. Posiadasz kanał na TikToku? Posiadam. Czy uważasz, że jesteś fotogeniczny? No i tu będzie klops. Myślę, że... No nie odpowiedziałabym, że nie jestem, ale nie odpowiem, że mega jestem, bo jakby jak patrzę na niektóre zdjęcia, które na przykład znajomi mi zrobią czy coś, to wyglądam jak taki mały skrzat. Więc powiedziałabym, że przeciętnie. Chciałeś być kiedykolwiek sławna. Jeśli chodzi o taką sławę, to jak byłam młodsza, to myślałam, ale by było fajnie, będę mieć fanów, coś. Ale już nie podchodzę do tego w taki sposób, tylko w dość inny, że po prostu lubię tworzyć filmiki, lubię grać w gry, więc czemu by się nie dzielić tym z innymi osobami? Więc dam chciałam, ale mi już przeszło. Jaki typ osobowości reprezentujesz? Marzyciel, optymista, pesymista, realista. No i optymista odpada, zostają te trzy. Myślę, że te dwa są lepsze, ale chyba jestem pesymistką, no muszę się do tego przyznać w końcu sama przed sobą, chociażby jestem pesymistką, jest jak jest, no trudno. W jakim przedziale wiekowym się znajdujesz? 0, 10, 11, 14, 15, o Jezu, 18+, należę do starych dziadów. O matko. Lubisz ujawniać się w internecie? Oczywiście, że tak, średnio nie lubię, ale co to znaczy ujawniać się? Jeśli chodzi o to, jak wyglądam i w ogóle, to tak średnio. Zresztą wiecie, że na 10 tysięcy subskrypcji wam się pokażę, co jest dla mnie strasznie odważnym krokiem. I no nie powiem, stresuje mnie to. Wolisz na TikToku oglądać bardziej układy taneczne, poradniki czy inne rzeczy? Trochę inne rzeczy wolę oglądać, jakieś śmieszne rzeczy i w ogóle. Tak. Okazuje się, że może Dryki mógłby zostać gwiazdą TikToka, jesteś osobą stworzoną do nagrywania. Czy wynik zgadza się z rzeczywistością? Podziel się w nim w komentarzu. A czyli co? Zakładamy TikToka? Nie, no żartuję, jak coś, spokojnie. Wszystko w swoim czasie, jak to mówią. A więc tak, trzeci i ostatni quiz na dzisiaj brzmi:
Zgadnę twój wiek na podstawie zdjęć w stylach estetyk. Czyli tak, ja mam 22 lata. Ciekawe, czy faktycznie udaje mi się to odgadnąć. Chodzi tu o to, że mamy tu różne kategorie zdjęciowe, stylistyczne. I z tych musimy wybrać takie, które nam się najbardziej podoba, które do nas najbardziej przemawia w danym stylu. Czyli tu mamy zdjęcie w stylu Art Hall. I są to naprawdę ładne zdjęcia. I ciężko mi tu wybrać. Nie ma chyba takiego, które jakoś najbardziej do mnie przemawia. Dajcie znać w komentarzu, które według was z tych jest najładniejsza. Bo dla mnie osobiście chyba to pierwsze. Dobra, mamy kolejne stylistyczne zdjęcia. Te już o wiele bardziej mi się wszystkie podobają. Mi się najbardziej z tych zdjęć podoba chyba to. Nie wiem jak wam, możecie się pochwalić. O, te zdjęcia kolorystyczne mi się bardzo podobają w stylu peachy, czyli takiej brzoskwinki. No, te są naprawdę ładne i no, jak najbardziej mi się to mega podoba. Naprawdę mega mi się to podoba. Wybierz zdjęcia w stylu cottagecore. O, czyli takie wiejskie. To też mi się te zdjęcia podobają i od razu na pierwszy rzut oka widzę mojego faworyta. Jest to zdjęcie, jest piękne, jest ruda kobieta, pełno kwiatów, sama sobie z nich zrobiła bukiet. Biała suknia ładna, jeszcze jest ten kapelusz taki sumiany. Coś cudownego dla mnie. Okej, czyli tu mamy świecące się zdjęcia. Jest na czym oko zawiesić, wszędzie pełno kryształków. I dla mnie najfajniejsze z tych wszystkich jest chyba to. Najmniej w ogóle mi się to podobało. Tak wychodzi tymi klimatami z tych niebieskich odcieni. Okej, czyli takie szkolne bardziej, ale takie klimaty tajemnicze bym powiedziała. I z tych też ciężko mi wybrać. Podoba mi się to, podoba mi się to, podoba mi się to. To też jest spoko. Ale dam chyba to. Jest ciekawa. Jakoś coś mnie ciągnie do tego zdjęcia. Może te buty. Ojej, kawaii pastel, czyli takie urocze pastelowe zdjęcie. No dobra, co my tu mamy? No to jakoś nie za bardzo mi się podoba na przykład. Te są takie normalne, po prostu takie wiecie, outfity, ubranka. Myślę, że to mi się bardzo podoba, te wieszaki fajne. Więc zaznaczam. A teraz takie light akademia, czyli takie szkolne, ale takie już w weselszych klimatach. No to widzę swoich dwóch faworytów, czyli albo to. I wydaje mi się, że to. 12-16 lat? Jezu, to tak jak wy myślicie, że mam. Zaraz posądzicie mnie tu o kłamstwo, że nie mam 22 lat i się, nie wiem. Mam 22 lata, proszę, uwierzcie mi. Na podstawie zdjęć w różnych stylach estetyk mogę stwierdzić, że znajdujesz się w tym przedziale wiekowym. Mam rację? No nie powiedziałabym. Jestem stara, mam 22 lata, ale najwyraźniej mam młodą duszę. Chociaż i tak bym tak o sobie nie powiedziała. No ale cóż, najwyraźniej ten przypisany wiek jest do mnie i będą wszyscy już zawsze myśleć, że mam, nie wiem, 15 lat. Takie życie, co? Jeśli też chcielibyście sobie sprawdzić, ile macie lat według tego quizu, to ten quiz będzie w opisie tego filmu. Także zachęcam was i pochwalcie się, co wam wyszło z tego quizu. Jestem mega ciekawa i dajcie znać, czy udało się temu quizowi zgadnąć wasz wiek, czy nie. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał dzisiaj na spokojniej, bardziej na luzie, bo niestety okres nie daje mi żyć dzisiaj. Więc ja się z wami widzę niedługo, do usłyszenia i cześć! Thank you.